Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę porozmawiać z Tobą na temat zaufania. O zaufaniu można powiedzieć, że jest to waluta przyszłości. Zależy nam na tym, żeby ludzie nam ufali, żeby ufali w produkty, usługi, które sprzedajemy, że wnoszą one jakąś konkretną wartość w nasze życie. I tutaj o takim zaufaniu nie chcę dyskutować. To jest jak najbardziej słuszny kierunek, że chcemy dawać produkty, które dają określoną wartość. My ufamy w te produkty i ufamy w markę, firmy, osoby i za tym idziemy i jest to dla nas dobre. Ale co z takim zaufaniem w relacjach? Czy jesteśmy tego świadomi, że jeżeli przekazujesz komuś jakąś informację, która dotyczy bezpośrednio Twojego życia, to w tym układzie kogoś to może w bardzo znaczącym stopniu obciążyć. Ktoś może nie być gotowy na to, że Ty obdarzasz go zaufaniem. Czy zastanawiasz się nad tym? Czy nie jest często tak, że częściej myślisz o sobie, że coś Ci ciąży jak kamień i Ty chcesz po prostu się wygadać, a ta druga osoba nie jest na to gotowa, nie wie, co dalej z tym zrobić. I często może się też tak zdarzyć, że zawiedzie Twoje zaufanie, bo tak czuje się przytłoczona tą tajemnicą, tą informacją, że dzieli się z kolejną osobą. I ja jako trener mentalny jestem do tego przyzwyczajona. Ja wiem, jak sobie poradzić z takimi trudnymi informacjami, bo ja z tym pracuję na co dzień. Wiem, jak można przyjąć takie zaufanie, bo to też trzeba umieć przyjąć takie zaufanie, że ktoś obdarza Cię zaufaniem i mówi Ci o pewnych trudnych, ważnych dla niego sprawach. Ale mimo wszystko jest to bardzo duże obciążenie. I jeżeli nie pracuje się z tym na co dzień, nie jest się coachem, trenerem, psychologiem, to bardzo ciężko sobie z tym poradzić. Ale ja jestem gotowa przyjmować takie zaufanie. Pytanie, czy Ty, przekazując komuś jakąś informację na swój temat, bardzo osobistą często, czy jesteś świadomy i czy zdajesz sobie sprawę, jak duże obciążenie może spotkać tę drugą osobę? Tobie się robi przez chwilę lżej. Przekazujesz te informacje. Ale co ta druga osoba ma teraz z tym zrobić? Może wysłuchać? Może próbować dać Ci jakąś radę, wsparcie? I to jest wspaniałe, że ona próbuje to robić. Ale z drugiej strony dorzucasz jej trochę swój kamyk. I jeżeli to jest osoba powszechnie ciesząca się zaufaniem, to ile ona może w sobie tego nosić? Ile może znieść? I czy z każdą taką informacją umie sobie poradzić? Nie. Oczywiście w tym momencie ja nie mówię, żeby nie darzyć innych zaufaniem, nie przekazywać im takich informacji, ale robić to z pełną świadomością, że ta druga osoba może nie być w stanie unieść takiego ciężaru informacji, jaką Ty obdarzasz tę drugą stronę. Ona może teraz przez dłuższy czas myśleć o tym, mieć takie poczucie obowiązku, że ona musi coś Ci poradzić. Tak naprawdę ona nic nie musi. Przekazałeś te informacje, Tobie jest lżej, a teraz ona musi sobie z tą informacją poradzić. Trudną, ciężką, Twoją osobistą. No i tak naprawdę została obdarzona tym zaufaniem, a nie może nic dalej powiedzieć, nic z tym zrobić. To trochę tworzy się takie błędne koło. Tobie jest lżej, tej drugiej osobie jest ciężej. I teraz w zależności, jakie relacje Was łączą, jaki stopień zażyłości, to zostaje trochę wystawione na próbę z jednej strony. I mimo wszystko uważam, że warto się dzielić, warto rozmawiać, tylko to musi być na zasadzie takiej wzajemnej świadomości, czy ta druga osoba jest w stanie to udźwignąć. Bo skoro Ty nie byłeś w stanie sam sobie z tym poradzić, co też jest zupełnie normalną rzeczą. Z wieloma sprawami, tematami w życiu ciężko jest sobie samemu poradzić. Dlatego otaczamy się przyjaciółmi, ludźmi, bliskimi, ale róbmy to w sposób świadomy. Świadomie wybierajmy osoby, którym przekazujemy takie informacje, czy one naprawdę są na to gotowe i czy sobie poradzą z tą informacją.
czy będziemy jej dokładać tylko takie kolejne kamyki i ją obciążać. Więc jak najbardziej warto rozmawiać, warto sobie przekazywać takie informacje, ale nie tylko na zasadzie, że ja zrzucę z siebie ciężar, a ty sobie zrób z tym, co uważasz dalej, zostań z tym, tylko na zasadzie takiej pewności, przekonania, że nie skrzywdzimy tą informacją tej drugiej osoby. Więc rób to przede wszystkim w sposób świadomy, żeby to nie było tylko i wyłącznie zrzucenie ciężaru z siebie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.